Czerwone diabły objęły prowadzenie w 19 minucie. Jesse Lingard otrzymał piłkę przed polem karnym i podał na lewo do Ashleya Younga. Skrzydłowy Emu ograł Franciska Femenia i uderzył w linii pola karnego, a piłka przy słupku trafiła do siatki. Goście poszli za ciosem. Po indywidualnej akcji Paula Pogby wywalczyli rzut wolny. Podszedł do niego Young i fantastycznie przymierzył z ponad 20 metrów. Piłka zakręcona uderzeniem prawą stopą znowu przy słupku wpadła do bramki. Była 25. minuta. Siedem minut później szybka akcja Emu zakończyła się trzecim golem. Co prawda podanie Lingarda przeciął Adrian Mariata. Ale piłka trafiła pod nogi Romelu Lukaku, który natychmiast podał do Antoniego Martiala, a ten wpadł w pole karne i pokonał Heurelho Gomsa. W 77 roku. Minucie Watford strzelił honorowego gola. Wprowadzony chwilę wcześniej Troy Deeney pewnie wykorzystał rzut karny. Sędzia Jonathan Moss uznał, że Marcos Rojos faulował w 16, Roberta Pereira, choć argentyński obrońca chyba trafił w piłkę atakując swojego rodaka. Siedem minut później, szerszenie, były już tylko jedną bramkę za plecami, czerwonych diabłów. Z prawej strony dośrodkował Andrew Carrilli, a niepilnowany Abdoulaye Doucor z pola karnego przymierzył nie do obrony. Gdy wydawało się, że strach może zacząć zaglądać w oczy piłkarzom Emu, sprawy w swoje ręce wziął Lingard. Anglik ruszył z piłką jeszcze z własnej połowy. Podciągnął pod pole karne rywala i mimo obecności trzech obrońców w Watfordu strzelił obok interweniującego Gomsa. W innym wtorkowym meczu punkty nieoczekiwanie stracił Tottenham Hotspur. Koguty przegrały na wyjeździe z Leicester City 1 lutego. Bramki dla gospodarzy zdobyli Jamie Vardy, 13 minuta, i Riyad Mahrez, 45, a odpowiedział jedynie Harry Kane w 79 minucie. Napastnik Tottenhamu z 10 golami zrównał się na prowadzeniu klasyfikacji strzelców z Mohamedem Salahem z Liverpoolu.